Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu W drodze do ołtarza. I dzisiaj gościmy u Państwa Pulikowskich. Ze mną Pan Jacek. Bardzo mi miło. Mi też miło. I dziękujemy, że możemy u Państwa być. Dzisiaj będziemy rozmawiać o etapach w związku. Na początku zaczniemy, wiadomo, od tego, jakie są te etapy. Skąd wiedzieć, gdzie przebiega granica między tymi etapami? Tak, najpierw trzeba... Kiedyś to było bardzo jasno ustalone w konwenansach, tak? Kiedy się wolno było pokazać w domu dziewczyny, kiedy można było wyjść wspólnie razem, kiedy jakieś oświadczyny, zaręczyny, prawda? I to było ustalone, było to w pewnym sensie wygodne. Kultura to nam rozmyła i rzeczywiście teraz pytanie, co kiedy, czy ktoś nazywa, czy to jest moja dziewczyna, czy moja sympatia, czy moja narzeczona. W różnych środowiskach to różnie funkcjonuje. I niektórzy nawet się obrażają, że to już jest moja dziewczyna, bo jakaś tam deklaracja była, prawda? Spokojnie. Zacznijmy od tego w ogóle, skąd się biorą związki, prawda? Otóż człowiek jest istotą heteroseksualną. To znaczy, że jesteśmy zainteresowani drugą płcią. No, to dotyczy to wszystkich normalnych ludzi, że jest zainteresowany drugą płcią. Dotyczy to również męża, dotyczy to również księdza. Oczywiście to zainteresowanie ma się wyrażać w stosowny sposób. Ale dzięki temu zainteresowaniu dziewczyny zwracają uwagę na chłopaków, chłopacy zwracają uwagę na dziewczyny. To jest normalne. I teraz zdarza się, że ktoś się spodoba. My mężczyźni jesteśmy wzrokowcami, więc częściej spodoba się wygląd na przykład, tak, sylwetka. Kobiety zwracają uwagę czasem na zachowanie, że elegancko się zachował, że kulturalny, że miły, że ją skomplementował w jakiś sposób, że w ogóle zwrócił na nią uwagę. Prawda? Więc to zwrócenie uwagi na siebie jest zupełnie normalne w ramach normy, tak powinno być. My powinniśmy się sobie nawzajem jakoś podobać. I teraz, jeżeli ktoś z tego tłumu widzianych osób mi się, no jakoś tam w to oko wpadnie, tak się mówi nawet, no to dążę do jego poznania. I to jest nadal normalne. Gdyby tego nie było, no to by nie było w ogóle małżeństw. Trzeba w Urzędzie Stanu Cywilnego przydzielać pary, budować, skąd wziąć takich, którzy zechcą być ze sobą, prawda? Więc i od tego momentu zaczyna się bardzo poważny problem. Decyzja o tym, jak się będziemy poznawać. Jeżeli będziemy się poznawać w czystości, nie uruchamiając, mówiąc wprost, pobudzeń seksualnych, to wówczas jesteśmy absolutnie bezpieczni. Bo my poznajemy się wówczas w prawdzie. Nie mamy różowych okularów na oczach. Widzimy wady, widzimy zalety, poznajemy się. I po jakimś czasie, zwykle oboje, choć nie zawsze to jest tak dokładnie symetrycznie, dochodzimy do wniosku, fajna dziewczyna, fajny chłopak, zostaniemy przyjaciółmi, ale to nie jest moja żona, to nie jest mój mąż. No? I wtedy rozchodzimy się bez bólu, a często zostajemy przyjaciółmi do końca życia. Bo ja dzięki tej dziewczynie nauczyłem się patrzeć na kobiety. Ona mi uświadomiła wiele rzeczy, których ja jako chłopak nie byłem świadom. Ona dowiedziała się wiele o mężczyznach. Tak by było normalnie. I tak powiedzmy sobie, było w planie Pana Boga. Żeby ludzie poznawali się w czystości. Na straży tego stoi przykazanie nie cudzołóż. Jednoznacznie nie uruchamiaj sfery seksualności na tym etapie związku. Niestety druga droga, dość niestety powszechna, to jest droga pożądliwości. Aż do tak skrajnej, że bardzo często znajomość zaczyna się na jednym z pierwszych spotkań od pójścia do łóżka. Teraz oni już nie mogą siebie poznawać, oni są zaślepieni, bo jednak te emocje się wyzwalają, bardzo silne. Ona chce, żeby to był wspaniały chłopak, wobec tego nie widzi jego wad, bo jej miłość go odmienia. Różne takie naiwne rzeczy dziewczyny na takim etapie mówią. On też by chciał, żeby tutaj w księżniczka. Mówią, zobacz, popatrz na siostrę. Nie obchodzi mnie siostra, popatrz na matkę. Nie, ja się żenię dziewczyną. I rzeczywiście w kompletnym zaślepieniu, zafascynowani emocjami, jakie wydobywają się z ich ciał, ładują się w związek, ranią się zawsze i albo wejdą w małżeństwo, albo nie. Albo wejdą w małżeństwo, które już wstępnie zepsuli przez całą znajomość, albo się rozejdą i zostają z ranami wzajemnymi, wzajemnie sobie zadanymi. Prawda? Czyli to kluczowe, potrzebna jest decyzja na początku znajomości, jaką drogą do siebie idziemy. Czy idziemy drogą górną, trudniejszą, drogą czystości, bezpieczną. I ona nie tylko jest bezpieczna, ona coś więcej daje. Bo jeżeli chłopak zakochał się z dziewczyny, zwrócił na siebie uwagę, pragnie ją zdobyć, zupełnie normalne dla mężczyzn, są zdobywcami, tak? I to ona mówi, słuchaj, ale masz brudne paznokcie. No to co robi? No czyści, to jest oczywiste, prawda?
Słuchaj, ale przeklinasz. Gryzie się w język. Pijesz, palisz, rzuca picie, palenie. Nie chodzi do kościoła, zaczyna chodzić. On wszystko zrobi dla kochanej dziewczyny. Niektóre dziewczyny tym gardą. Tak, bo ty chodzisz do kościoła, tylko dla mnie. Tak, on chodzi tylko dla niej. Ale jest ogromnie mądra myśl Karola Wojtyły w trudnej książce Osoba i czyn, która mówi, że czyny zewnętrzne przechodzą na wnętrze. Czyny zewnętrzne się uwewnętrzniają, stają się tak jak twoje czyny. Że on będzie przez 2 lata chodził do kościoła, bo tak długo działa chemia zakochania mniej więcej. A ona zrobi jeszcze parę kroków do tyłu, to on stanie się przewodnikiem wierzy, on zacznie pilnować praktyk, prawda? Jeżeli on przez 2 lata rzuci palenie, to jest wielka nadzieja, że on już do tego nie wróci, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc my możemy ten czas poznawania się, fascynujący czas poznawania się dziewczyny z chłopakiem, powinien być czasem wzrostu. Tylko, że my to wszystko marnujemy w chwili, kiedy on zdobywa, takim symbolem zdobycia jest no, oddanie się jej, prawda? I wówczas ona staje się zakładniczką. Ona tego nie wie, ale staje się zakładniczką. On dla niej już nic nie zrobi, nie podejmie żadnego wysiłku. On ją ma. Prawda? I on teraz dyktuje warunki. Jak ty się nie zgodzisz, to inna się zgodzi. To idzie tak daleko, że aż dziewczyny zgadzają się całkowicie wbrew sobie na to zamieszkanie wspólne. Chłopak by naprawdę mógł podrosnąć. Mógłby wiele z sobą zrobić. Czekając na tą wybraną dziewczynę. Ona mu daje za darmo to, co go tak napędzało, nie wykorzystawszy szansy jego wzrostu. Bardzo to smutne, ale niestety bardzo, bardzo powszechne. No jak rozpoznać te granice między tym, że po prostu ja mówię, co mi się nie podoba, żeby ten chłopak mógł się postarać i właśnie, żeby to doprowadziło do jakiegoś wzrostu, a też takim podchodzeniem do związku z moją wizją drugiej osoby, że ja bym chciała, żebyś był taki, taki i taki. To się oczywiście przemiesza jakoś ze sobą. I dziewczyna ma pragnąć, żeby chłopak był taki. Oczywiście, jeżeli te oczekiwania są zbyt wysublimowane, to zostanie starą panną, prawda? Bo będzie zawsze kręcić nosem na każdego dobrego. To jest na przykład problem dziewczyn, które mają bardzo dobrego ojca. I często chcą, żeby chłopak był tak jak ojciec. Chwileczkę, jak ojciec był w tym wieku, jak ten chłopak, to był młody i głupi, prawda? On doszedł po 20 iluś latach do takiego poziomu bycia takim mężczyzną, więc to jest bardzo niebezpieczne. Oczywiście dobrze mieć dobrego ojca, ale porównywanie z chłopakiem jest absolutnie niebezpieczne wręcz. Bo chłopak będzie zdyskwalifikowany, jeśli ojciec jest naprawdę przyzwoity, dobry, mądry, jeszcze wierzący do tego, prawda, i tak dalej. No. Więc to, że dziewczyna chciałaby, żeby ten chłopak był jakiś, to dobrze. I ten chłopak może się do niej dostosować. Tylko pytanie, czego ona chce od niego? Prawda? Czy ona chce od niego, żeby chodził w koszulę w kratkę zamiast w paski? Oczywiście on może chodzić. Tylko, że to niczego nie zmieni, tak? Ona będzie usatysfakcjonowana, że on spełnia moje zachcianki, prawda? Natomiast ona może pragnąć, żeby on właśnie lepiej żył, lepiej odnosił się do mamy, skończył z jakimś towarzystwem, które jest destrukcyjne dla niego, prawda? Rzucił palenie, picie. I wtedy to te jej pragnienia. Ale jeżeli ona chce skutecznie spowodować, że on rzeczywiście się wysilił, to ona powinna rzucić też na szale. A co ty chcesz, żebym ja w sobie zmieniła? Żebym potencjalnie była być może lepszą żoną kiedyś, prawda? I wtedy, jak on widzi, że ona się stara, na przykład przestaje plotkować, albo rzuca durne seriale, które oglądała namiętnie, prawda? Bo jemu to przeszkadza. Rzeczywiście tam wartości moralnej wielkiej nie znajdzie w tym, raczej się zdeformuje. I on widzi, no to wypada się też postarać, prawda? Czy oni mogą się wzajemnie mobilizować do wysiłku. I to jest ten czas. I teraz my się poznajemy, jeżeli się poznajemy na takiej stopie w miarę neutralnej, nie od razu tej seksualnej, to zaciemnia obraz, to my dość szybko dochodzimy do wniosku, czy to jest dziewczyna, z którą ja chciałbym spędzić życie, czy nie. I wtedy jest czas na już jakieś wstępne deklaracje, prawda? Kiedy już mam pewność do osoby, że to jest ta, to wtedy jest czas na zaręczyny, tak? Dlatego mówię, to są narzeczonymi. No i jak wtedy się zmienia ta relacja i to spędzanie ze sobą czasu? Bardzo fajne pytanie. Ta relacja się zmienia w sposób nawet nie zasadniczy, ale dość ważny. Dotychczas się poznawali jako chłopak dziewczyna. Ona dzięki niemu miała stawać się lepszą dziewczyną. Zakładam taki mądry wzrost. On dzięki niej stawał się lepszym chłopakiem. Potencjalnie lepszym mężem. Ona potencjalnie lepszą żoną. Ale w momencie narzeczeństwa to już jest miarka nas do małżeństwa. Nie wzrastanie do małżeństwa w ogóle, tylko małżeństwa naszego małżeństwa. I ona na przykład ma jakieś tam problemy w domu, on ma jakieś tam naleciałości z głupiego dzieciństwa i oni już teraz widzą, co już muszą zrobić, że my. Ona jest na przykład potwornie czuła na punkcie palenia na przykład.
Mój ojciec palił, zmarł na raka. U mnie tak było. Ojciec palił bardzo dużo, zmarł w wieku 60 lat na raka. Ktoś mnie spytał, a co by było, gdyby twoja żona paliła papierosy? Bo nie byłaby moją żoną. Aż tak. Tak bardzo mnie to odrzucało, prawda? Jeżeli jest coś takiego, co w tym chłopaku, co jeszcze nie jest tragedią życiową, ale dla niej jest odrzucające, to w tym okresie narzeczeństwa to powinno być przepracowane, prawda? Ona może trochę zluzować swoje patrzenie, ale jeżeli to jest moralnie złe, co on robi, to oczywiście to radykalne patrzenie też jest potrzebne, ale on ma się zmienić. Tak samo ona może mieć w sobie coś, jakieś nawyki, nawet nawyki z domu rodzinnego, czy jakieś zwyczaje, które są niefajne, żeby od tego odstąpić. Czyli narzeczeństwo to jest, to już też się da wzrost, ale już konkretnie pod kątem małżeństwa. Z tą osobą, to już nie jest ogólny wzrost dziewczyny i chłopaka. Fajne poznawanie się, tylko przymierzamy się do tego. I teraz po zaręczynach w zasadzie musiałoby się coś stać bardzo ważnego, żeby narzeczeństwo zerwać. Dzisiaj ludzie zupełnie tego nie widzą. Bo zerwanie narzeczeństwa zawsze jest bólem i raną, prawda? Znam sytuację, gdzie w dniu ślubu ktoś uciekł, prawda? No to szkoda. Mogli się wcześniej zorientować. Jak się zorientować, żeby nie wejść w złe narzeczeństwo, prawda? To niezapomniany dla mnie wielki przyjaciel, wspaniały, mądry człowiek, ojciec Karol Majster, od kilku lat nie żyje. On mówił, takie testy podpowiadał. Poznałeś dziewczynę, podoba ci się, fajno, miło się z tobą rozmawia, fajny świat wartości, dobra rodzina. No wszystko by tak, no tak, może by coś tego było, tak? Zadaj sobie pytanie, bardzo proste, sobie samemu, na osobności. Czy chciałbyś mieć taką córkę? Jeżeli absolutnie nie, to wiej czym prędzej. Bo ona ci się podoba, może cię przyciąga seksualnie, może zrobiła na to jakieś wrażenie, ale ona nie jest twojej grupy krwi, bym powiedział, tak? To twojej, ona nie jest taka, jak byś chciał. Zauważmy, jak myślimy o córce, to nie myślimy, czy ona jest bardzo piękna, czy bez skazy ta uroda, czy tam... Nie, czy jest dobra, czy jest wrażliwa, prawda? Czyli wtedy wydobywamy z siebie te ważniejsze rzeczy. My, wzrokowcy, mężczyźni, którzy patrzymy na ładną buzię czy sylwetkę, nagle zastanawiamy się, no nie, jak moja córka była taka ładna, ale taka głupia, to bym nie chciał, prawda? No i natychmiast jest, czyli dość wcześnie, na pewno przed zaręczynami takie rzeczy by trzeba zrobić. Czy chciałabym mieć takiego syna jako? No nie, to była przegrana życiowa. No to wiej, to wiej. To, że on jest przystojny, gra na gitarze i koleżanki ci zazdroszczą, to jest za mało na zbudowanie małżeństwa, prawda? Czyli takie jeszcze przed zaręczynami takie testy porobić. Czy wyobrażam go sobie jako ojca dzieci? On jest fajny kumpel do zabawy na dyskotece, no ale to trochę mało. Prawda? Czyli wyobrażasz ją sobie jako matkę dzieci. I wtedy my taką możemy poważniejszą przymiarkę. Jest jeszcze jedna rzecz. Początek narzeczeństwa. Kiedy? Ludzie pytają, kiedy ja będę miał pewność? Nie będziesz miał nigdy pewności. Stuprocentowej. Wielu ludzi chodzi ze sobą latami i opóźnione decyzje są, te opóźnione decyzje zwykle są poprzedzone aktywnością seksualną. Bo facet nie spieszy się z decyzją. To, co go tak... On nawet nie wie, że to go tak bardzo pociągało. I tak był gotów do poświęceń. I jak to dostał? Czasem wręcz następnego dnia mówię, co, może ja będę księdzem. Wydawało mu się, że niebotycznie kocha, bo nie śpi po nocach. Ale jak osiągnął to, do czego podświadomie nawet, nieświadomie, dążył, nagle sobie już go tak nie pociąga. Prawda? To tragedia. Bardzo wiele takich tragedii się na naszych oczach tutaj odbywa dzisiaj. Prawda? I to nie jest z jakichś tam środowisk patologicznych. Dlatego, że nastąpiło przyzwolenie na nieczystość, społeczne przyzwolenie. Wręcz czystość jest wyśmiewana, a nawet wyszydzana. Prawda? Aż do takiej sytuacji, gdzie w jakimś artykule moim w Miłujcie się jakiś ojciec napisał do redakcji, co ten publikowski za bzdury wygaduje. Ja nigdy bym się nie zgodził, czy coś było tak, ja nigdy bym się nie zgodził, że moja córka wyszła za faceta, z którym się nie przespała. To znaczy, jak on głęboko jest pogubiony w tym świecie wartościowania, prawda, patrzenia na to wszystko. Bo córce powinniśmy życzyć dobrze. On nie wie, że to jest złe, tak? On uwierzył światu, że to dobrze, że dopasowanie, że takie poznanie i tak, nieprawda. To jest wręcz uruchomienie aktywności seksualnej, to już mówiłem, blokuje poznanie, a nie uruchamia poznanie. Teraz przejdźmy do troszeczkę innego tematu. Co to znaczy kochać? Kiedy w ogóle rozpoznać, że to już, kiedy to powiedzieć, czy właśnie już może w narzeczeństwie, czy to powinno być wcześniej? Jak to? To dzisiaj tu jest wielkie zamieszanie w ogóle w pojęciach. Dzisiaj ludzie nadużywają słowa kochać. Na przykład mówią o współżyciu. Oni się kochają, tak? Gwałciciel kochał się z ofiarą w krakach, a potem ją zamordował. Takim językiem mówi świat. To oczywiście nie ma nic wspólnego z miłością, tak? Dlatego, jeżeli jest pytanie, co to znaczy kochać, to ja muszę odpowiedzieć, co to jest miłość, tak? Co to jest miłość?
Posłużę się zdaniem, które Jan Paweł II wielokrotnie powtarzał, ale to nie jest jego zdanie, to jest Gaudium et Spes, Sobór Watykański II, dokument. Słuchajmy się, bo ono jest bardzo ważne i nośne. Człowiek w pełni nie może odnaleźć siebie inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar siebie samego. Po kolei. Człowiek nie może odnaleźć siebie, nie może być sobą, czyli nie może być szczęśliwy. Nie ma innej drogi do szczęścia, jak tylko miłość rozumiana jako bezinteresowny dar z siebie samego. Kiedy zaczyna się miłość? Kiedy ja, we mnie się rodzi gotowość do poświęcenia dla drugiej osoby. Ta druga osoba stała się dla mnie wartością. Ja chcę z nią być dla niej, bo ona jest taka wspaniała. Ja chcę jej służyć, proszę dobrze rozumieć to słowo. Ja chcę jej, swoje życie jej podporządkować. Ja chcę mieć taką matkę dla moich dzieci. Ona, czyli dostrzegam w tej drugiej osobie, która mi się na początku tylko podobała, pewną wartość. Ja tej wartości jestem gotów służyć. Podobnie dostrzegam wartość Bogu. Jestem gotów służyć, poddać się, oddać czas, coś zrobić dla Niego, prawda? Bo dostrzegłem wartość. Jak nie dostrzegam wartości, no to z tradycji będę chodził do kościółka. Obym kiedyś jako dorosły to przemienił, właśnie dostrzegając to. Także miłość zaczyna się wtedy, kiedy we mnie pojawia się autentyczna gotowość do poświęcenia. Kiedy ja, i to jest też, proszę zobaczyć, jakie to jest pięknie pomyślane, że my rodzimy się egoistami. I spotykam drugą osobę, która mi się podoba, dostrzegam w niej wartość i ja mam szansę na wyrośnięcie z mojego egoizmu. Tylko o krok, tylko na jedną osobę poszerzyć. Nie ja, tylko my już teraz, prawda? Już dla niej jestem gotów z czegoś zrezygnować. Dla innych może jeszcze nie. Ja się uczę czegoś, co potem się przeniesie na dzieci jeszcze. Czyli mądry przebieg znajomości budzi miłość. Czyli zakochanie nie jest miłością. To jest kategoria uczuciowa. Podoba mi się coś, prawda? Tam się chemia wydziela. Przy okazji warto pewnie wspomnieć, że ta chemia, każda reakcja chemiczna wymaga pewnych warunków, pewnych składników, pewnych warunków zewnętrznych, temperatury, tam dostarczenia tlenu, czegoś tam jeszcze i czasem katalizatorów. Reakcja zakochania może zajść tylko między kobietą i mężczyzną. W odpowiednich warunkach zewnętrznych, takim warunkiem podstawowym, żeby ta reakcja nie przyniosła szkody, to jest elementarne panowanie nad sobą obu stron. Jeśli choćby jedna ze stron elementarnie nie panuje nad sobą, no to będzie katastrofa z tej reakcji. Wyjdzie spod kontroli, prawda? A tym dobrym katalizatorem to jest Bóg z przykazaniami, prawda? Jeżeli tego się pilnujemy, to ta reakcja przebiegnie dobrze i ta reakcja wtedy ma wielką szansę przemienić się w prawdziwą miłość. My poznając siebie, odkrywając swoją wartość, zaczynamy pragnąć być ze sobą, ale poświęcić się dla siebie, oddać siebie. To jest bardzo ważna decyzja mężczyzny, żeby nie tylko posiąść w siebie, bo to jest bardzo ważne, żeby nałogi nim nie rządziły, tylko żeby on sobą rządził, ale żeby zdecydował, ja chcę siebie oddać. Jeżeli małżeństwo, to chcę się oddać tej kobiecie, a potem naszym dzieciom. Poświęcić, oddać swoje życie, podporządkować im, a nie chcę ją sobie wziąć i użyć. Idą drogą porządliwości, to oczywiście do tego dochodzimy raczej. No? Może podjąć jeszcze inną decyzję. Chcę się poświęcić Bogu. Tam dostrzegłem wartość. Rezygnuję z małżeństwa, rezygnuję z wszelkiej aktywności seksualnej i oddaję się cały Bogu na służbę, prawda? I to już jest miłość, kiedy ja chcę siebie oddać. Zapewniam, że bardzo wielu mężów żyje lata w małżeństwie, są przyzwoitymi mężami i nikt nie podjęło decyzji o tym, żeby je służyć rodzinie. Rodzinę ma przy okazji. Jego pasją jest firma, jego pasją są, nie wiem, 8-tysięczniki zimą, jego pasją jest rower, jego pasją jest sport jakiś, prawda? A rodzina przy okazji. Uczciwie płaci na rodzinę, powinna być zadowolona. No? On biedny sam nie wie, że nie czerpie z tego, co mógłby. Bo rodzina jest największym terenem szczęścia, jakie człowiek może spośród ludzi wydobyć. Najbliższa z możliwych relacji mąż, żona. Nie ma bliższej. Dalej. Dzieci. Jedyny układ małżeństwo, który jest terenem nie tylko do zrodzenia, bo zrodzić dzieci można nawet w probówce, tak? Ale do wychowania dzieci. Dzieci potrzebują mamy, taty. Mamy, która jest kobietą, taty, która jest mężczyzną i miłości pomiędzy rodzicami. A do tego wszystkiego jeszcze trzeba dołożyć wiarę dzieci w miłość Boga. Nieodwołalną. Bezwarunkową. I jeżeli takie warunki dziecko ma, to się może rozwijać. Hodować dziecko można. Bez ojca, bez matki, w jednopłciowej parze. Tak. I to świat dzisiaj próbuje. Jest to krzywda oczywiście dla każdego, który nie ma pełnych warunków wzrostu. Czyli decyzja o trosce, o dobro drugiego jest miłością. Ktoś mówi, ja już żony nie kocham. Bzdury gadasz. Powiedziałeś na przykład któregoś dnia, od dzisiaj nie piję do końca
alkoholu. On dzisiaj już pije. No zaraz, no obiecałeś, tak? To nie jest widzimisię. Podjął decyzję na całe życie. Małżeństwo jest tak skonstruowane, że jest na całe życie. To jest absolutnie oczywiste. Nie trzeba wcale do wiary sięgać, żeby zobaczyć, że wychowanie człowieka wymaga całożyciowego związku jego rodziców, bo on staje się jakoś tam zdolny do życia, mając 20 parę lat tak naprawdę. A dalej potrzebuje świadectwa wierności, wyłączności, miłości rodziców do końca życia. Dziecko, dorosłe dziecko, które ma już swoją rodzinę, jak mu się rodzice na starość rozwiodą, to mu się świat wartości wali. Wszystko staje pod takie zapytania. Także my jako rodzice mamy obowiązek świadczyć o wierności dozgonnej naszym dzieciom, bo od tego zależy ich życie. Ale to jest też ważne, co Pan powiedział, że to jest decyzja, bo to nie jest teraz już aż takie oczywiste. Zakochanie nie jest decyzją. Zakochanie się dzieje, się uruchamia. Poznaje osobę, poznaje wartość, podejmuje decyzję. Tak, do końca życia będę się troszczył o jej, jego dobro. Oczywiście najwyższym dobrem dla nas wierzących to jest zbawienie, tak? Czyli ja się będę troszczył o jej zbawienie. No to zobaczmy, jak to się ma dzisiejsze zwyczaje do tej troski o zbawienie. Prawda? Nawet wierzących chłopaków przyciągną do łóżka, mieszkają wspólnie przed ślubem itd. itd. No? Wielka tragedia. Ludzie odeszli od normalności. Albo inaczej, stworzyli sobie nową normalność. Przez powszechność stała się jakby nowa, niszcząca normalność. No i to jest dramat. Oczywiście dużo łatwiej mi było żyć w czystości przed ślubem niż dzisiejszym chłopakom i dziewczynom. Ze względu na presję świata zewnętrznego i powszechność złych działań i powszechność akceptacji tych działań, prawda? Już nie mówiąc o wręcz zachęcie przez media do tego. Właśnie, bo to już nie tylko jest przyzwolenie. Tak, to już jest zachęta. No, mało, nie oszukujmy się, od przedszkola się pracuje nad tym, żeby dzieci miały bałagan seksualny. Od przedszkoli w Unii Europejskiej narzuca się, już nie chcę opowiadać, co się narzuca, ale to jedno wielkie draństwo, żeby zabić normalną wstydliwość, normalną czystość, normalne pragnienie do Twojego związku. Skierować to wszystko ku zabawom, ku przyjemnościom. Wróćmy jeszcze trochę do tego, co Pan powiedział tak króciutko. Różnica między zauroczeniem, zakochaniem i miłością już. Gdzie właśnie też trochę rozróżnić to, gdzie przebiega granica? Czy w ogóle ona istnieje? Nie, no istnieje oczywiście. Zauroczyć się mogę w 100 kobietach po ślubie jeszcze. Oczywiście ja, będąc w sytuacji małżeństwa, absolutnie nie powinienem sobie pozwolić na pójście dalej. No spodobała mi się, no śliczna dziewczyna, albo mądra, albo coś fajnego zrobiła, wzruszyła mnie czymś. No, może mnie zauroczyć postawa jakiejś kobiety, tak? Tylko ja muszę, znając już swoją decyzję życiową, że jestem mężem swojej żony, muszę to zahamować, że przypadkiem tam nie wchodzić w związek z tą osobą, prawda? Bo bym ją skrzywdził, siebie skrzywdził i to w wymiarze zarówno tym doczesnym, jak wiecznym, prawda? Więc takie pojawienie się, nawet zakochanie się może pojawić. I teraz ja często wprawnie się z tym spotykam. No proszę Pana, zakochałem się, serca nie sługa, no to no, muszę odejść od żony i dzieci, no chcę być uczciwy, tak? Wobec prawdziwej miłości mojego życia. Zaraz, chwileczkę, o czym Pan mówi? Jaka miłość? Zakochanie jest stanem, w którym uczucia wyrywają się spod kontroli rozumu. Czyli Pan chce powiedzieć tak, bo Pana odejście od żony i dzieci po linii zakochania, Pan to, święty Augustyn mówił, że kochaj i rób, co chcesz, prawda? Faktycznie, kochaj i rób, co chcesz. I teraz Pan usprawiedliwia tym odejście od żony, od dzieci. Odejście od dzieci jest niekwestionowaną krzywdą tych dzieci. Już wszystkie badania to pokazują. Odejście, rozwód jest większą traumą dla dziecka niż śmierć jednego z małżonków. Bo rozwód przekreśla miłość między rodzicami, a to jest podstawa bezpieczeństwa dzieci, prawda? Więc krzywdzi Pan dzieci. Krzywdzi Pan żonę, której Pan obiecał, że będzie z nią do końca życia. Krzywdzi Pan siebie, choć tego Pan nie chce przyjąć do wiadomości. Jest jedna wielka krzywda. Tymczasem miłość rzuci dobro i tylko dobro. Miłość nigdy nie krzywdzi. Czyli proszę Pana, to, co Pan chce zrobić, nie ma nic wspólnego z miłością. Panu po prostu wyszły spod kontroli rozumu uczucia. I w imię, czyli jest Pan niedojrzały, w imię tej niedojrzałości Pan daje sobie prawo do zostawienia żony i dzieci, skrzywdzenia żony i dzieci. Słuchajcie, jak się zabierze człowiekowi hasło miłość, zaklęcie miłość, pełne usta miłości wszyscy mają, to nagle się okazuje, że nie ma racjonalnych uzasadnień do takiej postawy. Jeżeli byśmy nazywali współżycie prześlubne krzywdą wyrządzaną sobie nawzajem, no to jak to usprawiedliwić? Mamy prawo się krzywdzić? Pozwólcie nam się krzywdzić, tak? Kościół okrutny nie pozwala nam się krzywdzić nawzajem. A? Więc to słownictwo jest ważne. Mylenie zakochania z miłością. Dalej, mylenie uczuć z miłością. Ja żonie nie ślubowałem, że będę miał dobre uczucia do jego końca życia.
I razy się wściekłem zwykle bez powodu, bo jestem nerwus, tak? Natomiast ja jej ślubowałem, że będę się troszczyła o jej dobro. Do końca życia. Cokolwiek zrobi, czy będzie dla mnie miła, czy nie miła, czy będzie mi dobre obiady gotowała, czy złe, czy będzie mnie chwalić, czy ganić. Ja jej obiecałem jednostronnie, bo to nie jest w żaden sposób uwarunkowane, prawda? Obiecałem jej miłość i koniec. Jeśli jestem dojrzały facet, to to wypełnię. Proszę zobaczyć, nawet jak służonek odejdzie, można wypełnić ślub miłości do końca. Można i trzeba. I to świadectwo wypełnienia ślubu miłości do końca, nie związania się w nowym związku i tak dalej, jest bardzo potrzebne dzieciom. Że nawet po odejściu taty, czy po odejściu mamy, ten drugi może być wierny do końca. Tego świadectwa wierności do końca dzisiaj bardzo świat potrzebuje. Dzisiaj coraz więcej dzieci, młodych ludzi nie wierzy w miłość do końca. Z tego prostego powodu, że nie ma takiego doświadczenia w swoim otoczeniu. Rodzice się rozwiedli, wujek się rozwiódł, ciocia się rozwiodła, wszyscy się porozwodzili. Tak? Jak ja chodziłem do szkoły, miałem 40 kolegów w klasie, nas było 40 chłopa w liceum, 39 miało ojca, jeden nie miał, bo tata umarł. Dzisiaj dzieci, najprzyzwoitych rodziców. Jedna trzecia, w dużym mieście jedna druga, ma drugiego tatusia, trzecią mamusię, różnie to się układa, prawda? Więc warto jest rozróżnić. Zauroczenie to jest coś, to jest moment, tak? Tylko pytanie, co ja z tym zauroczeniem zrobię. Może mi się, tak powiedziałem, spodobać 100 kobiet również po ślubie i ja mam pilnować, żeby za tym nie pójść. Żeby nie wyciągać wniosku, że to jest miłość i teraz ja muszę być uczciwy i za miłość. No bzdura. Podobnie zakochanie. Zakochałem się, żyjąc z małżeństwem, to znaczy, co znaczy, że po pierwsze, na pewno zaniedbałem relację z żoną, skoro powstała furtka do zwrócenia uwagi na inną kobietę, a po drugie, no pewnie jestem jakoś niedojrzały, tak? Może nie upilnowałem jakichś warunków zewnętrznych. Nie wiem, niektórzy wypiją za dużo. Pojechałem na spotkanie integracyjne, zakładu pracy, oczywiście bez małżonków, nastrojowa muzyka, trochę alkoholu, przyćmione światło, dwuosobowe pokoje. Miałem takie przypadki. I nigdy nie planował zdrady żony, ale tak jakoś wyszło, prawda? No głupi by już tam pojechał. Od tego zacznijmy, prawda? Więc nie ładować się w takie sytuacje niedwuznaczne, a jeżeli się właduje, to natychmiast wyhamowywać. Też może być wielką pomocą. A czy poleciłbym mężowi mojej córki takie zachowanie? Oj, jak szybko stopuje. A czy poleciłabym synowej swojej, żonie mojego synka, takie zachowanie? Ja nic nie robię, przecież nie wyszliśmy do łóżka, jestem w porządku. Nie, spokojnie. Czy byś był spokojny, gdyby twój dzień tak się odnosił do innej kobiety, która mu się spodobała, jak ty się odnosisz do tej pani, nie? Bardzo szybko, bardzo jasno widzimy, że to nie to. Zdanie. Naprawdę zmienia się obraz widzenia. I bo my najwięcej błędów popełniamy przez to, że my nie mamy poukładane w głowie. My myślimy, że zło jest dobre, my idziemy za złem. No bo świat tak, nam tak podpowiada. Musimy mieć jasne rozeznanie, co jest dobre, co jest złe. Co jest dla mnie dobre. Bo to nie z łaski do żony mam być wierny. W trosce o siebie mam być wierny. Bo w tym leży moje największe dobro. Ludzie tego nie rozumieją, prawda? No ale filmy zachęcają do czegoś zupełnie innego. No? Celebryci zachęcają do czegoś zupełnie innego. Świat mediów, filmy, nawet gry komputerowe zachęcają do zdrad, do mordowania przy okazji. To są te rzeczy, które są sprzeczne z naturą człowieka. Człowiek się z tym oswaja i łagodzi ostrość widzenia swoich własnych błędów. Dlatego ta wpada w te pułapki. Nie włącza lampki ostrzegawczej. Ktoś mi się spodobał, uwaga. Mnie czasem pytałem, panie, to czy ja nie mogę mieć przyjaciółki, jak jestem mężem? Panie, może pan mieć 100 przyjaciółek. Pod jednym prostym warunkiem. Że z żoną jest pan 100 razy bardziej zaprzyjaźniony. A kiedyś znajduje przyjaciółkę? Jak z żoną się nie układa. Z taką bratnią duszę znajdę, ona mnie wysłucha, a żona mnie nie wysłuchuje. Ona mówi, jak ty jesteś biedny, z taką straszną żoną musisz żyć. Ja to bym była lepsza dla ciebie. No i się zaczyna. Wcale to się nie zaczyna od łóżka, jak się niektórym wydaje, prawda? Choć takie sytuacje też bywają, właśnie w takich nieopanowanych warunkach zewnętrznych, prawda? Więc zauroczenie jest niewinne, jest normalnością. Trzeba tylko nie robić, zrobić tylko właściwy użytek, tak? Jak pani, będąc panienką, się zauroczy, to, no to sprawdzić, czy przypadkiem to nie jest to, prawda? Tylko nie oślepnąć, tak? Niewierzący, pijący, palący, łajdaczący się seksualnie, ale tak ładnie potrafił mówić, nie? No. Nie dać się w ten sposób zauroczyć, tak? Zachować trzeźwość. Ale mówię, zachowanie czystości pozwala zachowanie tej trzeźwości. Zakochanie jest takim etapem, z którego może wyrosnąć miłość. Ale właściwie tylko wtedy, kiedy to poznanie jest
bliżej prawdy, czyli bliżej tej strony czystości. Bo to, ja tak mówię sterylnie, porządliwość, czystość, prawda? Ale między tym jest cały wachlarz różnych zachowań. I większość ludzi, no, jakoś tam się stara o tą czystość, trochę upada, ale nie do końca. Prawda? Im bliżej jesteśmy czystości, tym mamy bezpieczniejszy efekt tego związku. Że albo się w pokoju rozejdziemy, albo się w mądrości pobierzemy. I te związki przez 40 lat nie spotkałem jednej pary małżeńskiej, która by doszła do rozwodu, która oboje żyli w czystości do ślubu. Co więcej, nie spotkałem ani jednej zdrady w takim wypadku. Ludzie nie widzą, że czystość, która nie jest łatwa, jest pewnym treningiem, pewnym wzrastaniem do wierności późniejszej. Aż do takiej sytuacji, gdzie kobieta bardzo znana, kobieta bardzo radykalna w poglądach, kobieta inna, żona jakaś jej wypłakuje, że mąż się zdradził. A zgodziła się na spółdzielnie przy ślubie? No tak. No to nauczyłaś go zdrady. Brutalne, ale prawdziwe. Nauczyłaś go współżyć z żoną. Nie byłaś żoną. To jest prawo torowania. Łatwiej będzie po raz drugi, trzeci i piąty. Prawda? Także ta czystość jest bezcenna. No, świat oczywiście złego ducha wie, że to jest zagrożenie, że gdyby ludzie powrócili do czystości, to nie byłoby rozwodów, nie byłoby zdrad, nie byłoby rozpadu małżeństw, i by się biznes zepsuł, prawda? Więc tak bardzo inwestują w tą nieczystość. Ja też słyszałam od żony marynarza, która właśnie mówiła, ona jest zupełnie spokojna u swojego męża, jak wypływa nawet na miesiące, pod takim względem właśnie wierności, bo przed ślubem jej dochował też wierności. Oczywiście. I ona nie ma zupełnie żadnego jeżeli problemu. Chłopak, nawet nie współżył się w ślubie, ale naciskał na to, ona się jakoś tam ubroniła, no tam jakieś upadki drobne były, ale powiedzmy, że do współżycia nie doszło, tak? To ta dziewczyna nie będzie mu ufać do końca życia. Będzie sprawdzać portret, będzie sprawdzać marynarkę pod światło, czy jakiś włos się nie przykleił, prawda? Czy, bo skoro on na nią naciskał. Oczywiście chłopak, to, że chłopak pierwotnie naciska, to jeszcze nie jest dramat. Ona ma mu wytłumaczyć. Ona ma go nauczyć. Jak on ma podjąć na etapie znajomości, jeszcze przed zaręczynami, on ma podjąć decyzję o czystości związku. Więcej, on powinien podjąć decyzję, że on będzie tego pilnował. I wtedy on rośnie dopiero. Bo to, że ona potrafiła się obronić, to jest jeszcze mało, tak? Waliła go po łapach, jak się gdzieś tam pchał i jakoś dotrwali. Nie. On musi zrozumieć, że on jest tym, który ma pilnować czystości. Syn przyjaciół jedzie kiedyś ze mną samochodem. Wujku, do mnie mówi wujku, może coś powiedzieć. No i poznał dziewczynę. Na roku wszyscy ze wszystkimi. Zamieniając się co jakiś czas, spali, mieszkali i tak. On po 3 latach się zdecydował, porozmawiał na pierwszej rozmowie, powiedział: ja jestem z takiej rodziny, w takim świecie wartości osadzony, ja uważam, że znajomość chłopak dziewczyna powinna przebiegać w czystości. Mówi, prawie mi się na szyję rzuciła. Ale gdyby tego nie powiedział, ona widząc, że nie startuje z łapami do jej ciała, to może by powiększała dekolt, skracała spódniczki, może by tam się do niego przytulała, łasiła, no bo chce być atrakcyjna. I z kolei on, zadeklarowawszy, że to uważa jako dowód miłości, szacunku dla kobiety i tak dalej, jemu dużo łatwiej było nie sięgać po jej ciało. Jeszcze tydzień przed ślubem, bo chłopacy dopadli. Mówiąc, stary, wszystko rozumiemy, ale po co ty się z nią żenisz? Przepięknie odpowiedział, bo ją kocham, ale wy tego nie zrozumiecie. Świat nie zrozumie tego, że można kogoś kochać i dlatego również panować nad sobą, prawda? Ofiarować siebie, łącznie ze swoimi pobudzeniami, które oczywiście są, jakie są. Nie oszukujmy się, one są popychające do bliskości każdego chłopaka. Tylko jeżeli jest dojrzały, mądry, a jeszcze to zadeklarował, to będzie mu dużo łatwiej to wypełnić. Prawda? I tutaj postawimy kropkę. 3 kropki postawmy, to można by jeszcze wiele, wiele dopowiadać. Albo i więcej kropek. Dziękuję pięknie. Jeżeli macie jakieś pytania jeszcze, które zostały Wam, na które nie odpowiedzieliśmy w żadnym odcinku, na YouTubie możecie zadawać je w komentarzach, w aplikacji Anchor możecie nagrywać nam wiadomości głosowe. I do tego też Was zachęcam, bo chcemy odpowiedzieć na wszystkie pytania o małżeństwo, które możecie mieć. Ten podcast był wyprodukowany przez Centrum Życia i Rodziny i zapraszam już na kolejny odcinek.